Mafalsjon wydala oświadczenie do przeprosin TVN, nie pozwolę. Mafalsjon jest już blisko rok po rozstaniu z aktorem i układa swoje życie w pojedynkę z synem. Odcinek uwagi wyemitowany w stacji TVN przedstawił blogerkę w kiepskim świetle, choć to i tak mało powiedziane. Zezłoszczona Julia postanowiła wytoczyć ciężkie działa przeciwko TVN i wygrała. Jak na celebrytów przystalo, w ruch poszło pogrożenie palcem stacji TVN, że domaga się sprostowania i przeprosin. A sprawa trafiła już do jej prawnika. Mafalsjon wszystko opisała wówczas na swoim Instastory uwaga TVN, wyjątkowo nierzetelny i klamliwy watek dotyczący mojej osoby przedstawiony w materiale. Podejmuję stosowne kroki prawne. Oczekuję przeprosin i sprostowania. Influencerce udało się uzyskać to, czego oczekiwała. Najpierw wycięto niepochlebne fragmenty o Julii. A teraz doszły do tego jeszcze przeprosiny. TVN SA, wydawca programu Uwaga, niniejszym przeprasza panią Julię Kuczyńską znana jako Mafalsjon za naruszenie jej dóbr osobistych. W szczególności w postaci dobrego imienia i godności poprzez podanie nieprawdziwych informacji w wyemitowanym dnia 1 kwietnia 2023 roku programie Uwaga cykl Kulisy Sławy. Przeprosiny, przeprosinami, ale Mafalsjon postanowiła przypomnieć wszystkim. Że każdy kto będzie klamać na jej temat musi zmierzyć się z konsekwencjami. W poście na Instagramie wbiła też szpilkę w byłego partnera. Uważam, że można zrobić komuś leurkę bez oczerniania drugiego człowieka. I po prostu tworzyć materiał o kimś. Wystarczyło się skupić się na tej osobie. Niech każdy robi sobie PR taki jaki chce. Nie pozwolę jednak na wycieranie sobie mna i dzieckiem, klamstwo o opiece naprzemiennej, Geby. Następnym razem też nie pozwolę, napisała Julia na Instagramie. Pod wpisem Julia otrzymała mnóstwo wsparcia od innych influencerów i celebrytów. Między innymi Macieja Dowbora, Joanny Opozdy, Doroty Gardias, Magdy Molek, czy Natalii Siwiec.